Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. I tak, pewnie zapytacie, gdzie ja jestem. Jestem przy jednym z najbliższych mórz, jakie udało mi się znaleźć, ponieważ chciałem sobie zapolować na parę żółwi, gdyż przydadzą mi się do wytworzenia pewnej mikstury. O, tu jeszcze delfiny jak jest. Delfiny i żółwie to jest zwierzęta, których wam jeszcze nie pokazywałem. Tu jak widzicie delfin i tu jeszcze żółwik oraz topielec z trójzębem, którego natychmiast chcę się pozbyć. Spadaj! O nie, chyba uderzyłem niechcący delfina, ale ona chyba... Ale chyba nie będą mnie atakować, a nie, będą mnie atakować. Musimy szybko wypłynąć się powierzchnię, bo zaraz z tlenu umrę. Ojojoj. Mamy teraz problem. Ale ty we mnie nie bij. Kurde, niechcący go zaatakowandra będzie się mścił. Spadaj. Sorry, ale musiałem go zabić. Dobra. Gdzie jest ten skurczybyk? Mi tylko na żółwiach zależy tak naprawdę, ponieważ z nich potrzebujemy skorup. Z 5 skorup możemy zrobić hełm. Taki jakby hełm ze żółwich skorup, a z tego hełmu możemy potem zrobić sobie miksturę. Tu widziałem jednego żółwia gdzieś. Pasowałoby się jeszcze trochę podleczyć. Tego strójzemy trzeba zdjąć. Dobra. Oj, trójząb jeszcze dostaliśmy. No, prawie zniszczony, ale przynajmniej tyle. Dobra, musimy załatwić za chwilę tego żółwia. Wiem, że one są strasznie wytrzymałe, więc... Oj, znowu się zaraz utopię. Szybko do góry. No dobra, trochę nam to może zająć. O, tam jest podobna świątynia, zaraz mogę ją wam zaprezentować. Chciałbym się dzisiaj zająć pozostałymi miksturami, których wam wcześniej nie pokazałem. Dobra, gdzie jest ten żółw? Dawać mi go. Tu jest. Ucieka. Chodź tutaj. Potrzebuję tylko twojej skorupy. No szybciej, bo teraz... No, ach... No już mi się tlen kończy. Kurde, mogę sobie jakąś miksturę wziąć do pływania pod wodą, czy coś. Ach, nie pomyślałem. Gdzie on popłynął? Tu jest. Chodź tu. Zdychaj, one mają strasznie twardą skorupę. Ciekawe, czy mi wypada ta skorupa tak właściwie. Ach, znowu się topimy. Nie wpadał niestety, kurde. Ojojoj. Będę musiał chwilę na nie popolować. No i co mi tym razem atakuje? Topielec, spadaj. Dobra, nie żyje. Tu jeszcze gdzieś drugiego żółwia widziałem. Wreszcie czego zrobię sobie małą przerwę i spróbuję ich trochę zabić, tych żółwi, żeby pozyskać z nich ową... O, mały żółw. Ja go nie będę zabijać, bo i tak z niego nie będę miał skorupy. O, jak żywię, to szkoda trochę zabijać. Ach, wiecie co? Może sobie chwilę poczekam. W sumie to wy sobie poczekacie, zrobię malutką przerwę i zaraz do was wracam. Tym już z powrotem. Udało mi się zrobić tutaj 6 tarczek, czyli tych pancerzy. Tam miałem 4, brakowało mi jednego, to zabiłem żółwia, akurat mi 2 wypadły wtedy, ale dobra. Możemy sobie teraz zrobić owy hełm. Cyk. To jest żółwi hełm, on z tego co wiem nam daje niezbyt wiele pancerza. Mamy 2,5 nam brakuje do maksa, czyli... On nam daje zaledwie 1, chociaż w sumie czy to aż tak mało. Wiem, że on nam daje możliwość oddychania pod wodą, co może nam się przydać do penetracji podwodnych świątyń, ale my go jednak wykorzystamy w tym momencie na mikstury, tylko sobie jedną tą taczkę odłożymy może. Dobra. I jeszcze mam kilka mikstur, które chciałbym wam pokazać, między innymi mikstury niewidzialności, mikstury spowolnienia. Jeszcze mi została mikstura wysokiego skoku, ale potem jak może jeszcze zrobię jakieś cięcie, to przy okazji zdobędę jakąś łapkę królika, to sobie zrobię taką miksturę. Dobra. Potrzebujemy sfermentowane oko pająka, zwykłe oko pająka, cukru. I to chyba wszystko. Ewentualnie trochę tych... brodawek. Dobra. Tu niech mi się przetwarzają. A my w tym czasie sobie zrobimy miksturę spowalniającą. Ją się wytwarza chociaż nie, teraz ja będę wytwarzał truciznę obrażeń, znaczy miksturę obrażeń. Ją się wytwarza z mikstury trucizny albo z mikstury szybkiego leczenia. No to mi się już przetworzyło. To sobie wrzucimy miksturę, zrobimy sobie tutaj miksturę szybkości, którą potem zmienimy w miksturę spowolnienia. Dobra, trucizna, to w sumie od razu ją przerobimy na miksturę natychmiastowych obrażeń. Tu mi się już przerabia też, teraz przerobimy sobie na miksturę spowolnienia.
Ciach. To sobie możemy w sumie odłożyć, że do skrzynki nam się raczej nie przyda. Czerwony kamień, on chyba wzmacniał efekt. Chyba. A nie, to jasnopył zwiększał efekt. Tak, chyba tak. I jeszcze powolność. To jeszcze raz jeden glos tam dołożymy, chociaż najpierw sprawdziłbym, co mi da jasnopył, bo wolałbym wzmocnić efekt, aniżeli go wydłużyć. I zacznijmy sobie też już robić miksturę. Tą miksturę z żółwiej skorupki. To jest mikstura chyba z tego, co się orientuje, mistrzego żółwiego mistrza, coś takiego. Tu ciach, ciach, ciach. Ciach, dobra. To tak, wzmocniło, czyli musimy używać glowstone'u. Wezmę sobie jeszcze dwie sztuki. Ciach. To sobie weźmiemy i zaraz je przerobimy na miotane. W sumie możemy od razu je przerobić, tylko sobie pójdziemy po proszek. Proszek, proszek. Jest. W sumie wszystkie cztery sztuki sobie weźmiemy. I zaraz sobie przerobimy na miotane. Mikstura natychmiastowych obrażeń. W sumie czemu te były dwie włożyłem niepotrzebnie? Dobra. Niezgrana mikstura i teraz hełmik. Dobra, przerabia się. Jasnopył. Powolność. Czemu mi to nie przerabia się? A nie wiem, czemu się nie przerabia. Powolność. Nie mogę? Dziwne. Czekajcie. Jak to nie mogę? A mogę to zmienić na miotaną? No, to już mogę. Dobra. Mamy, jak widzicie, natychmiastowe obrażenia dwójkę miotane. Oraz tutaj jest jeszcze mikstura żółwiego mistrza. Czyli ona nam zwiększa obronę, oraz ale za to zmniejsza szybkość, więc troszeczkę słabo. Ale sobie jeszcze wzmocnimy, żeby nam więcej pancerza dawała. Powolność. Nie mogę tego wzmocnić? Dziwne. Ale dobra, weźmiemy je sobie. One nam, tak jak się domyślacie, spowalniają przeciwników. Weźmiemy sobie tylko taką jedną. Obrażenia też sobie tylko jedne weźmiemy. Z tego co wiem, to obrażenia atakują po 6 serduszek, a spowolnienie tutaj o 15% zmniejsza szybkość. Jeszcze żółwiego mistrza sobie weźmiemy. Jeszcze będzie nas jeszcze bardziej spowalniać, ale za to będziemy 90% do szybkości. My się nie będziemy praktycznie poruszać, ale będziemy mieli za to ochronę czwórkę przez jakiś czas. Dobra. Pójdziemy sobie je teraz przetestować. I jeszcze mamy jedną miksturę, którą chciałbym przetestować, a to jest mikstura. Mikstura niewidzialności. Tak. Chociaż w sumie może zrobimy sobie już teraz miksturę niewidzialności od tak. Tylko nie pamiętam, z czego się wytwarzało. Kurde, nie pamiętam. Chyba z... Nie pamiętam, kurde, poczekajcie chwilę. Jestem już z powrotem. Miksturę wzroku musimy sobie najpierw zrobić widzenia w ciemności. To się robi ze złotej marchwi. A potem musimy sobie dołożyć jeszcze sfermentowane oko pająka, które zmieni je na miksturę niewidzialności. Udało mi się tutaj zaraz za domem znaleźć kilka królików, które sobie zabijemy. Tak rzecz jasna prezentują się króliki. Nic niezwykłego. Tylko teraz go trafić. Dobra, dostaliśmy tylko skórę, ale mi zależy na łapce królika. Tu widziałem jeszcze jednego. No, gej. Nie mogę go trafić. Ninja trochę. Dobra, dostaliśmy łapkę? O, dostaliśmy to. W sumie możemy już iść, więcej nie potrzeba. Tak naprawdę. Dostaniemy w ten sposób, za ich pomocą dostaniemy jeszcze miksturę skoku, która rzecz jasna będzie nam zwiększać nasz skok. No nie, bandzior. Skuszą, dajże spokój. Ja się bić nie chcę. Może sobie przez balkon wejdziemy, wiecie? Chociaż w sumie możemy sobie przy okazji przetestować tą miksturę odporności na pociski, wiecie? Dobra. Strzel do mnie, zobaczymy, ile nam zada. Dwa serduszka po wypiciu. Teraz ile nam zada? Po pół serduszka, to jesteśmy strasznie wolni. Aż jeszcze ekran przybliżył, ale on nam praktycznie nic nie zadaje. Rzućmy w niego miksturę natychmiastowej krzywdy może. Trochę oberwał, ale tylko troszeczkę. Zginął po dwóch strzałach, więc troszeczkę faktycznie oberwał. Tylko teraz jesteśmy strasznie wolni, jak widać. Spróbuję sobie jeszcze jakiegoś przeciwnika spowolnić. Może na przykład tego królika. Tam widziałem jeszcze parę, to sobie może je spowolnimy. I upoluję jeszcze parę. Kiedyś sobie mam... Chociaż może się po prostu je spowolnimy. Nie lubię zabijać takich fajnych małych zwierzątek.
Kiedyś sobie jeszcze zrobimy farmę królików, ponieważ mamy masę marchwi. Będzie łatwo je nam rozmnażyć. Tu chyba widziałem jeszcze parę. Albo w sumie to pająki sobie spowolnimy. O, tu jest jakiś królik. Dobra, chodź tu. Ach, nie miał wybuchać. Kurde, za blisko podeszłem. Dobra. A jeszcze sam się spowolniłem przy okazji. Jest, jak widzicie, jest troszeczkę wolniejszy niż normalnie. Ten kliperek. Dobra, nie żyje. Dobra, chyba pora wracać, bo musimy szybko zrobić te mikstury, bo zaraz nam się odcinek kończył, trochę nagrania mamy. Może nie jakoś specjalnie dużo, ale mam jeszcze w planach przetestować sobie TNT oraz stojak na zbroję. Na dzisiejszy odcinek, więc będzie się działo. Tup. Tup. Tylko może sobie weźmiemy zbroję, założymy na siebie tą naszą starą. Oj, 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 to nie tak miało wyglądać. Może tutaj sobie zejdziemy, żeby sobie za bardzo krzywdy nie zrobić. A i tak się działem. Dobra. Nawet nie musiałem cięcia z powrotu do domu robić. Zabiłem sobie parę tylko królików i mam już łapkę. W sumie to dwa króliki. No w sumie to para to jest dosłownie dwa, więc nie musiałem mówić, że dwa. Dobra, jesteśmy. Potrzebujemy butelek z wodą. Sześciu chyba. Buteleczki wody tutaj, niech się nam przetwarza. Tu sobie zbierzemy, to teraz będziemy mieli na następne mikstury. Ciach. Sobie wrzucimy. Niech się nam przerabiają. No i dobra, czekamy sobie jeszcze chwilę. Królicze łapka to mięsko sobie zaraz odłożymy gdzieś. Dobra. Mikstura widzenia w ciemności teraz będzie. A tu będzie zaraz mikstura wysokiego skoku, którą sobie z rzecz jasna wzmocnimy. Nie tak. Chodziło mi... O tak. Dobra. No, dalej, dalej. Cyk. Odwrócimy ją sobie teraz. Jeszcze sobie ją przedłużymy. No zaraz. Tu nam się już też wytwarza. Mikstura wysokiego skoku, to sobie ją po prostu wzmocnimy, bo chcemy zobaczyć, jak będziemy wysoko skakać na wzmocnionej wersji. Mikstura skoku 1 na 3 minuty i zaraz będzie 2. No, dalej, dalej. Dobra. Mamy miksturę niewidzialności. Wydłużymy sobie jej efekt działania. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać. No, czyli sobie przetestowaliśmy 3 kolejne mikstury, jeszcze nam 2 zostały do przetestowania tak naprawdę. I to już będzie chyba na tyle, jeśli chodzi o mikstury. Że czas na będę kiedyś z nich jeszcze korzystał, ale pokazałem, w tym momencie wam pokażę już całą resztę. Dobra, teraz będzie to trwać całe 8 minut. Super. Moc i jeszcze wzmocnienie skoku. 2 sobie odłożymy. Ciach. To sobie, po 2 sobie po prostu odłożymy, żeby nie dźwigać tyle ciężarów niepotrzebnie przy sobie. Cyk, cyk, cyk. Wszystkie niepotrzebne rzeczy związane z alchemią. To wszystko. No dobra. Pójdziemy sobie teraz to stestować, tak jak mówię. Mikstura wzmocnionego skoku. Normalnie skaczymy, jak widzicie, na jedną kratkę. A jak wypijemy coś takiego, skaczymy na dużo wyżej. Wyjdziemy sobie może na zewnątrz. No faktycznie, możemy teraz przez taki płotek sobie normalnie przeskoczyć, ale normalnie nie możemy. Teraz skaczymy na 2 kratki wysokości dzięki tej miksturze. Z jej wersją wzmocnienie na trybie 1 skaczemy na 1,5 kratki, ale ja od razu wolę sobie wzmocnić na efekt 2. To nigdzie się przydaje, ale tak w rzeczywistości praktycznego zastosowania za bardzo nie ma. Raczej jest takiego do zabawy moim zdaniem. No. Można się trochę poczuć jak na księżycu, ale dobra. Wybijmy sobie teraz jeszcze miksturę niewidzialności. Teraz, jak widzicie, jesteśmy no, teoretycznie niewidzialni, tylko sobie zdejmiemy jeszcze zbroję i tarczę. Jeszcze schowamy sobie nasz... żebyśmy mieli puste rączki i jesteśmy praktycznie niewidzialni. Jeszcze tylko butki sobie zdejmimy. Jak widzicie, praktycznie nas nie ma. Tak naprawdę, unoszą się z nami tylko obłoczki tego dymku zielonego. On zaraz zniknie, będziemy wtedy absolutnie niewidzialni. Czekajcie, ile to jeszcze będzie trwać? 20 sekund. Jak widzicie, jesteśmy niewidzialni, chyba że założymy zbroję, ponieważ zbroję będzie już na nas widać.
No, tak samo jak narzędzie, które trzymamy. Wiem, z tego co wiem, to moby nie będą na nas reagować, jeśli będziemy niewidzialni. To sobie zaraz spróbuję przetestować. Możemy się uda jakiegoś wrogiego moba spotkać. I zobaczymy, czy nie będzie na nas reagować. Bo teoretycznie nie powinien. O, jest Enderman. Uderzymy go sobie i zaczynamy. Chociaż nie, on chyba będzie nas wyczuwał, wiecie? Enderman chyba wyczuwa nas bez, tak jakby wzroku. O, i widzi nas, mimo że jesteśmy niewidzialni. Chyba. Nie jestem pewien. Chyba nas widzi. No. Wiejemy, widzi nas. Dobra, zakładamy zbroję. A gdzie on jest? Mimo że jesteśmy niewidzialni, jak widzi nas, Enderman niestety widzi. Co przeciwko właśnie niemu się za bardzo nie przydaje. Ale to raczej są takie miksturne, jak mówię, do zabawy. Sensowne zastosowanie ma tylko powolny upadek, regeneracja. Natychmiastowe zdrowie może jeszcze. Coś w tym stylu raczej. Wysoki skok raczej się, tak jak mówię, nie przydaje. No i dobra. Z miksturami to byłoby na tyle. Jeszcze sobie może przetestujemy jak na zbroję, bo wiem, że coś takiego jest. Tylko nie pamiętam, z czego się go robiło. Chyba z patyków i jeszcze z czegoś. Tarczę sobie tylko wezmę do rączki. Patyki. Tutaj. Trochę za ich weźmiemy. Tyle powinno starczyć. No, 30 wziąłem. No dobra. Stojak na zbroję. O, tu jest chyba, tak? Tak, stojak na zbroję. I potrzebujemy takiej płytki, tylko nie pamiętam, z czego się wykonywało. Chyba z kamienia, z tego co pamiętam. Przepalonego. To sobie zaraz przepalimy parę sztuk. I spróbujemy sobie zrobić taki stojak. W międzyczasie zrobimy sobie też ładunki wybuchowe, którymi się za chwilę pobawimy. Akurat mam przy sobie zapalniczkę. Miałem ją wykorzystać do pobioru miodu od naszych pszczół, ale przy okazji sobie też przetestujemy z 3 sztuki TNT, albo dwie, bo ono strasznie drogie jest. W sumie to jedną. Nie chcę za bardzo nam terenu niszczyć. Ile mam piasku? Dobra. To będą 4 sztuki, z tego co wiem. Na jedno TNT. Tak, możemy zrobić TNT, ładunek wybuchowy. Przetestujemy go sobie z dala od domu, żeby tu nic nie zniszczyć. Rzecz jasna. Tu nam się przepalają te bloczki i my w tym sobie czasie pójdziemy gdzieś z dala od domu. Ładunek wybuchowy. W sumie jeszcze nigdy go nie testowałem, więc na trybie przetrwania, więc może być dosyć ciekawie. Dobra. Zapalniczka i ładunek wybuchowy. Idziemy gdzieś z dala od naszego domu. Wiem, że ładunki wybuchowe nie niszczą bloków pod wodą, ale nie będę tylko przecież do wody wrzucał. To ma być widowiskowe. Może koło tej krówki wysadzimy sobie krowę w powietrze. No, zapaliło się. Wow. No, ładna destrukcja, jak widzicie. Dosyć sprawa dziura po takim wybuchu. Może sobie ją naprawimy. Wiecie, tak minimalnie chociaż. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki spory wybuch. Myślałem, że to będzie troszeczkę mniejszy wybuch, tak naprawdę. Ale jestem zadowolony z efektu. No i tyle by było po jednym TNT. Skoro, tylko to jest takie drogie, 1,5 tego gunpowderu i 4 proszki za jedną sztukę, tak naprawdę, to chyba troszeczkę za drogo. Tak na moje oko. O, głodny jestem, akurat nie mam nic przy sobie do jedzenia. Ewentualnie to mięsko, ale mam za dużo miodu niestety. Chociaż w sumie zbierzmy sobie może po prostu trochę pszenicy z naszego pola. To sobie zaraz chlebek zrobimy. Tam się nam te bloczki przepalają, to sobie zaraz przetestujemy ten armor stand, czyli tam stojak na zbroję. Dobra. Tyle chyba na razie starczy. No, tu jeszcze miałem trochę, ale wykorzystam sobie tylko ten, który mam przy sobie. Chlebek. O, jest, dobra. Zjedzmy to sobie szybko i idziemy po nasz przepalony kamień. Dalej jesteśmy w ogóle niewidzialni, nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że jesteśmy niewidzialni, spoko. Nie ma to jak poprawna wymowa. Przepalają się, jeszcze się przepalają, ale sobie to już weźmiemy. No i tak, czy możemy z tego coś zrobić? Zaraz sprawdzimy. Nie możemy? Z czego to się robiło? Czekajcie, może.
Nie tak? Kurde, z czego to się wytwarzało? Może ze zwykłego kamienia? Poczekajcie, wezmę sobie teraz parę sztuk z pieca. Nie tak, tylko... Tak? Nie, no z czegoś to wytwarzało, kurde. Może z cegły się wytwarzało? Poczekajcie, zaraz sobie weźmiemy parę sztuk cegieł. Nie tych, tylko tych zwykłych, poczekajcie. Przecinarka, przecinarka. Weźmy sobie bloczek. I czy z bloczku możemy to zrobić może? Nie? Kurde. To może z tych cegiełek? A, jest! Tak jak myślałem. Mogę się wcześniej tego domyślić. Zróbmy sobie taki stojaczek. Może nawet dwa w sumie, jak mam materiały na to. I naszą wzmocnioną zbroję. Tą zbroję sobie chyba zostawimy na walkę ze smokiem, trochę mi jej szkoda teraz używać. Mieczyk też sobie tam dołożymy do tego stojaka. I gdzie by taki stojak sobie postawić? Może sobie go postawimy w naszym głównym pokoju. Potem sobie go może przestało tutaj w sumie niech zostanie już na zawsze. Tak właśnie się prezentuje stojak na zbroję. Może go postawię trochę bardziej na środku ten drugi, żeby było widać. Bo takie dwie łapki tutaj na narzędzia. Można go uderzać się tak dziwnie trzęsie. Można też mu pod tym wszystkim zmieniać pozy, w których będzie się znajdował. No właśnie. Zmienia mu w tym momencie pozy. Uniesiona nóżka, rączka i tak dalej. Zbierzmy go sobie i zaraz sobie go wyposażymy na naszą zbroję. Zobaczymy, jak to będzie fajnie wyglądać. Cyk, cyk, cyk. No nie o to mi chodziło. Zdejmij to z guba. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Ciach i ciach. No fajnie to wygląda ten stojak. Mi się podoba. Kiedyś tą zbroję sobie założymy, tak jak mówię, do walki ze smokiem. Ale to dopiero kiedy dosyć późno. I co? Jeszcze sobie tylko ekwipunek posegregujemy i posłuchamy sobie płyty, którą mi się udało w międzyczasie zdobyć. Mięso z królika skóra, z królicza skóra. Jeszcze rybkę sobie dołożymy do żarcia. I jeszcze materiały budulcowe. Łopatę to nie, łopatę to ja sobie jednak wezmę. I jeszcze kamień ten zwykły. Ale ma zawsze taką fajną satysfakcję, mi się uda odcinek do końca nagrać, nie muszę przerywać na przykład dzień przerwy i dopiero potem go kontynuować, jak wiecie, co mi się podczas jednego dnia uda nagrać. I jeszcze sobie może te trójzęby połączymy, bo mi się, pamiętam, w poprzednim odcinku jeden udało zdobyć. Sobie połączymy, będą miały, może będą miały pełne użycie, tak? Tak, jest absolutnie maksymalny. Ten trójząb, kiedyś mi się udało dwa trójzęby mocno zniszczone zdobyć, jak latałem po rzekach, to mam teraz dwa już. Posłuchamy sobie jeszcze płytę, tylko sobie wyłączę muzykę. Dźwięk. Zwiększymy sobie głośność dźwięku i zmniejszymy muzykę, żeby było ładnie muzykę słychać z tych płyt. Ponieważ żeby nam się nie mieszała z tą zwykłą muzyką Minecraftową. Tu mam też założenie, jest taki bug, że strasznie tutaj jakiś dziwny fioletowy śnieg mi przez dach pada, ale tym nie będę się raczej przejmować. Oczekiwanie. Dobra, później to sobie. O, tą muzykę też już skądś słyszałem. Może ja się wyciszę, a wy sobie jej w spokoju posłuchajcie.
No dobra, chyba już starczy tej muzyczki, ale mi się bardzo podobała, jeśli chodzi o brzmienie. Ściszymy sobie tylko dźwięki do podstawowych, żeby nie było za głośno. Włączymy sobie też muzykę z powrotem. O, niech będzie. No i co, tym muzycznym akcentem mogę was już tylko pożegnać. Dzisiaj sobie dużo rzeczy potestowaliśmy. Stojak na zbroję, ładunek wybuchowy, pozostałe mikstury. Kolejną płytę wysłuchaliśmy, więc teraz będę musiał jeszcze kolejną zdobyć. Tam chyba mi 3-4 te płyty zostały do przesłuchania. Więc niezbyt dużo. Już w sumie może kiedyś teren tutaj oświetlę, ponieważ strasznie tu ciemno i mocno mi się potworów spawnuje. Tu będę musiał też kiedyś usunąć jakiś sobie kominek postawić czy co, bo to jest mi w sumie niepotrzebne. Ewentualnie tylko te crafting table, kowadu i tak dalej. Więc co, mogę powiedzieć w tym momencie już tylko z koło naszego kochanego fotela. Elo, elo!